لم أزل لم شي قد داقت بعيني المسالك. Bośnia przyciąga swoją dziką naturą i majestatycznymi widokami. Jednak świadome podróże to coś więcej. Jeśli chce się naprawdę doświadczyć kraju, trzeba poznać różne jego oblicza, także te najczarniejsze. Oblicze Bośni jest też bardzo smutne. W latach 90. przetoczyła się przez nią wojna domowa, której jedną z najtragiczniejszych odsłon było ludobójstwo nazywane masakrą w Srebrenicy. Zabierzemy Was do miejsc najgorszych wydarzeń, ale wcześniej przenieśmy się do Jugosławii tuż przed jej upadkiem. Jest rok 1991. Ponad 10 lat temu umarł marszałek Tito. Po jego śmierci odżywają antagonizmy narodowościowe i etniczne, które wcześniej hamował jego autorytet i dyktatura. Rok 91 to rozpad Jugosławii. Poszczególne grupy etniczne zaczynają rozpychać się między sobą. Bośnia i Hercegowina jest jedną z 6 republik wchodzących w skład Jugosławii. A oto spis ludności z 91 roku, jeszcze sprzed wojny, którego wynik wyglądał tak. Dla lepszego zrozumienia tego odcinka ustrukturyzujmy sobie nazewnictwo. Bośniacy, czyli muzułmanie zamieszkujący Bośnię, o słowiańskich korzeniach, mówiący językiem serbsko-chorwackim. Bośniaccy Serbowie, czyli Serbowie mieszkający w Bośni, identyfikujący się z prawosławiem. Bośniaccy Chorwaci to Chorwaci zamieszkujący Bośnię, utożsamiający się z katolicyzmem. Dziś opowiemy Wam o Srebrenicy. To wschodnia Bośnia, tuż przy granicy współczesnej Serbii. Nawet mimo tej bliskości z Serbią, bośniaccy Serbowie nie stanowili tu większości. Liczebnie przeważali nad ludnością bośniacką tylko w pewnych miejscowościach. Celem Serbów była dominacja. Kiedy w latach 90. ONZ przejmowało budynek dawnej fabryki baterii na potrzeby zorganizowania bazy dla żołnierzy holenderskich, mających uspokoić sytuację tutaj, nikt nie spodziewał się, że po drugiej stronie ulicy stanie cmentarz pełen ofiar jednego z najgorszych ludobójstw po II wojnie światowej. W 1992 roku wybucha bratobójcza wojna w Bośni. Lata 92-94 to brutalne walki. Społeczność międzynarodowa, ONZ, postanawia zainterweniować. Dlatego na terenie całej Bośni tworzy się 6 stref zdemilitaryzowanych, gdzie ma nie być walk, ataków, napaści. Mają to być strefy bezpieczeństwa, tak żeby ludność cywilna czuła się bezpiecznie i niezagrożona. Jedną ze stref bezpieczeństwa jest Srebrenica. Wojska ONZ-owskie złożone z Holendrów mają swoją bazę w Potoczari. Mają chronić ludność lokalną. Jednak mają słabe uzbrojenie. Jest ich 400-600 żołnierzy, którzy rotują co pół roku. Nie czują się na siłach, żeby zawsze móc bronić ludność lokalną, ponieważ Serbowie jest ich więcej i są całkiem dobrze uzbrojeni, bo pamiętajmy, że Serbowie dysponują bronią z czasów Jugosławii, a armia jugosławiańska była 4. potęgą wojskową świata. W związku z czym Serbowie mają się całkiem dobrze. Holendrzy czują się dość przytłoczeni. Ich obecność tam jest, ale niewiele zmienia. Także
Nie udało się im ochronić lokalnej ludności i w 1995 roku w lipcu dochodzi nawet do tego, że kiedy wojska serbskie wchodzą do Srebrenicy, to później Holendrzy nic nie robią z tym, tylko nawet uczestniczą w selekcji miejscowej ludności na mężczyzn w wieku poborowym i na kobiety z dziećmi i starcami. Ściany bazy pokrywają napisy i malunki holenderskich żołnierzy, z których da się wyczytać ich morale, stosunek do mieszkańców i to, jak bardzo nie chcieli tam być. Mieszkańców, wedle różnych szacunków, od 3 do 6 tysięcy, skryła się właśnie tu, w bazie żołnierzy holenderskich ONZ-u, szukając ochrony. Żołnierze powiedzieli im, żeby udali się do autobusów, którymi zostaną wywiezieni. Jak się później okazało, mężczyźni, którzy znajdowali się w autobusach, zostali rozstrzelani. Tymi autobusami mężczyzn przewożono do miejsc egzekucji. Kierowcy autobusów, Serbowie, również musieli kilka osób zabić, żeby też mieć coś na sumieniu i nie wydać tych, którzy masowo zabijali. W planowaniu mężczyzn strona serbska zaczęła przeprowadzać masowe egzekucje przy użyciu karabinów i granatów. O rozmiarze tej tragedii może świadczyć liczba nagrobków za mną. W państwach muzułmańskich za wiek poborowy do wojska uznaje się 15 lat. Dlatego na tym memoriale najmłodsi chłopcy to właśnie 80. rocznik, czyli 15-letni chłopcy, którzy ponieśli odpowiedzialność zbiorową, nawet jeśli nie trzymali w ręku ani karabinu, ani pistoletu. Zagrliti Srebrenicu, da mi bude. Nie jest tak, że wina leży tylko po jednej stronie. Bośniacy, którzy w srebrenickiej enklawie zostali odcięci od dostaw żywności, organizowali rajdy na wsie serbskie. Wszystkie strony konfliktu łamały prawa człowieka. Wina za masakrę spada także na społeczność międzynarodową. ONZ i NATO popełniły wiele błędów, a udział holenderskich żołnierzy został oficjalnie uznany za współpracę przy czystkach etnicznych. Historia masakry w Bośni to przeszłość, ale kolejna Srebrenica może zdarzyć się wszędzie tam, gdzie są podziały na jednych i obojętność pozostałych.